Ja poproszę teraz pana Marka Szczodraka, którego znacie, żeby zapoznał was z instrukcją, jak wypełnić taki test i zasadami właśnie oceny i później wyłaniania ostatecznego zwycięzcy. Nagród jest 4, jedna główna, 3, 3 równorzędne. I bardzo proszę. Dziękuję. Ja serdecznie dziękuję w imieniu uczestników za przywitanie. Dzisiaj siedzicie troszkę inaczej. Ma to związek z tym, że zajęcia rozpoczniemy od napisania testu. Jak prawdziwi studenci będziecie zdawać swój egzamin? Ten egzamin nie ma wpływu na to, czy zaliczycie semestr naszych zajęć, czy nie, bo wszyscy zaliczyliście ten semestr aktywnie uczestnicząc w zajęciach, będąc na wszystkich zajęciach. Natomiast, jak wspomniała pani kanclerz, od wyników testu zależy, kto z was otrzyma atrakcyjną nagrodę. A są 4 takie nagrody, także warto się starać. I ci z was, którzy uczyli się regularnie zajęć na zajęcia, przeglądali swoje notatki, zaglądali na stronę internetową, myślę, że nie będą mieli. Test, który otrzymacie, zawiera 15 pytań. Będziecie go rozwiązywać przez 10 minut. Przy każdym z pytań są 4 odpowiedzi, ale tylko jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Przy prawidłowej odpowiedzi należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź, zakreślając ją. Czyli wybieramy prawidłową odpowiedź i zakreślamy długopisem tę prawidłową odpowiedź. Stawiamy kółeczko. Zasady punktacji są następujące. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie 2 punkty, czyli w sumie można zdobyć 30 punktów, bo jest 15 pytań. Ale jeżeli odpowiedzi źle lub wskażecie więcej niż jedną odpowiedź, będzie wam odebrany jeden punkt. Natomiast jeśli nie będzie odpowiedzi na pytanie, wtedy jest 0 punktów. Czyli lepiej nie odpowiadać na pytania, na które nie znacie odpowiedzi. Bo wtedy nie otrzymujecie punktów, ale też nie będą wam odebrane te punkty. Na wypełnienie będzie 10 minut. Czy są jakieś pytania? Powiedzcie, czy wszystko rozumiecie, w jaki sposób należy wypełniać test. Jeżeli nie ma pytań, to ja proszę studentów o przekazanie testów studentom Uniwersytetu Dziecięcego. Bardzo proszę. Ja życzę wszystkim połamania piór. To jest takie życzenie powodzenia w języku studenckim. Czas start.
wszyscy zaliczyli ten test, niemniej jest jedna osoba, która zaliczyła najlepiej ten test. Oczywiście na 30 możliwych punktów zdobyła tych punktów 22. Jest to pani Magda Achmed, studentka pierwszego semestru, pierwszego roku studiów naszych. Magdo, otrzymujesz tablet. Gratuluję Ci do tego miejsca, do tego najlepszego miejsca.